ta katastrofa to jest coś, co się nazywa sytuacją graniczną. Jest sytuacja graniczna, ponieważ ona odsłania, jest naprawdę czymś absolutnie niezwykłym. W sytuacji takiej niezwykłej odsłaniają się mechanizmy, odsłania się podszewka rzeczywistości. Sytuacja niezwykła staje się soczewką, która pokazuje, jak działają mechanizmy państw, w tym wypadku państwa, jak funkcjonuje życie społeczne i tak dalej, i tak dalej. Zastanówmy się, takiej katastrofy my nie znamy. Ja pamiętam bardzo zabawne, bo byłem w TVN24 przez pomyłkę chyba zaproszony, ja nie zaproszałem, ale ostatnio jest kanikuła, więc nawet się tam trafiłem przypadkiem i właśnie mówiłem o tej sprawie i zaciekle usiłował prowadzący, mówi, nie, takie są, mówię, jakie dodać. No są, to proszę tak mi odpowiedzieć, zginął prezydent Macedonii. No i zginął. Był wypadek, tak? I zginął prezydent Macedonii. Proszę bardzo, identyczna sytuacja. A poza tym zginął jeszcze prezydent ONZ-u w 60. czy którymś tam roku, prawda? Daj przykład. Taki trochę absurd, znaczy realnej sytuacji, ale absurdu, żeby próbować tak znaleźć cokolwiek porównywalnego się nie daje. No, zginęła elita polityczna kraju, no jeszcze dodatkowo w takich symbolicznych okolicznościach, bo lecąc po to, żeby uczcić 70. rocznicę mordu katyńskiego, nie będę mówił o tej oczywistości. I teraz taka sytuacja graniczna powinna powodować, że się zawiesza. Zawiesza się istniejące podziały krajowe, wewnętrzne, polityczne, różnice, dlatego że no, tutaj doszło do jakiejś takiej no, strasznej sytuacji i wszyscy, my jako obywatele Polski, jako ludzie uznający się za Polaków, powinni dążyć przede wszystkim do wyjaśnienia sprawy, niezależnie od swoich opcji politycznych, wyborów na co dzień, partyjnych, preferencji itd. Czy tak się stało w Polsce? W Polsce stało się dokładnie na odwrót. Otóż ta katastrofa została wpisana, usiłuję ją wpisać i niestety twierdzę, że skutecznie została wpisana w mechanizm walki partyjnej. Wpisana w ten sposób, że ponieważ dominujący w Polsce establishment, oczywiście nie tylko polityczną na myśli Platformę Obywatelską, która sprawuje w tej chwili właściwie niepodzielną władzę, ale establishment biznesowy, medialny i tak dalej, kulturowy. Od razu, tak to Tomek zresztą już mówił wcześniej, od razu przedstawił nam gotową interpretację tej katastrofy i przede wszystkim założył, że to założenie udało, wydaje mi się, w dużej mierze zaszczepić większości społeczeństwa, bardzo dużej części, że właściwie wszystko wiemy, a badanie sprawy nawet, przyjmowanie najbardziej oczywistych hipotez, które są niezbędne do tego, żeby sprawę wyjaśnić, jest niewłaściwe i jest właśnie partyjnym działaniem. To znaczy nastąpiło takie odwrócenie. My cały czas żyjemy w takim świecie odwróconym. Mnie to sobie czas bawi, że to taka smutna zabawa, że żyjemy w takim molierowskim takim świecie Tartifa, świecie ze świętoszka, gdzie wszystko jest odwrócone. No, gdzie nienawistnicy rozpaczają, że się jeśli nienawiść. I nie będę mówił, panie specyficznego autoramentu nadają, prawda, piszą certyfikaty cnoty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Otóż tutaj sytuacja, która powinna powodować, że wszyscy organizujemy się wokół tego, żeby uczcić ofiary, dojść do tego, co się naprawdę stało i doprowadzić do tego, żeby nie mogło to się stać następny raz, że takie działania zostały uznane de facto za partyjne i w świadomości społecznej one zaczynają tak funkcjonować. Właściwie wszystko wiemy, jesteśmy zmęczeni i znużeni, nie ma o czym więcej mówić. To już mówi, że właściwie odpowiedź na pojawiła się, nie wiem, czy nie całą godzinę, mniej niż godzinę, ale powiem, to jest oczywiste. Jeżeli oddaliśmy śledztwo Rosji, no to odpowiedź jest jedna. Mogą być winni tylko polscy piloci, albo nikt, albo po prostu nikt, albo polscy piloci. No bo jeżeli nawet z powodu zaniechań, błędu i tak dalej w stronę rosyjskiej coś się robi, no przecież wiadomo, że Rosjanie tego nie pokażą. A więc oddanie śledztwa Rosjanom
To też jest taki element tej sytuacji granicznej, to jest zrzeczenie się suwerenności. Chodzi, oczywiście nie wiemy, jakby wyglądało domaganie się przyjęcia lub uzyskanie partnerskich relacji w tym śledztwie. Problem w tym, że nikt nie podjął takiej próby. Znaczy, były wszelkie dane. Jeśli odwoływalibyśmy się do konwencji z Chicago, no to tam jest możliwość wystąpienia o to, żeby państwo, które jest ofiarą, przejęło śledztwo. Notabene, to, co zostało, to porozumienie polskie 93 roku jest uszczegółowienie. Spójrzcie, znaczy, akurat jest, mówi o katastrofach wojskowych, więc mówi o czymś, samolotów wojskowych, więc mówi o czymś, co bardziej jest adekwatnie do tej sprawy. I które mówi o tworzeniu wspólnej komisji. Nie próbowano się tego odwołać. W tej chwili nieważne z jakich powodów. I przede wszystkim ta sytuacja jest bez precedensu. W sytuacji bez precedensu nie stosuje się precedensowych rozwiązań, bo nie ma ich, no po prostu sytuacji bez precedensu. Próbuje się odpowiedzieć na tą sytuację w jakiś inny sposób. Zresztą sytuacja bez precedensu tego typu jest właśnie dlatego taka znacząca, taką sytuacją graniczną, że właśnie pokazuje, jak państwo funkcjonuje. To państwo zrzekło się swojej odpowiedzialności, wycofało się. I to jest po prostu coś niebywałego. To państwo się zrzekło, ale jednocześnie potem, dzięki pomocy establishmentu, musiał przedstawić to jako jedyną dopuszczalną i właściwą hipotezę. No i właściwie to, co się dalej działo, to, o czym Tomek mówił właściwie przez takim, też mówił o zbliżeniu w związku z tym, a to jest właśnie i to jest w tym sensie istotne, że to pokazuje jak wyglądały te operacje, to wszystko pokazuje, jak bardzo Polska nie jest normalnym krajem demokratycznym, w którym normalnie funkcjonuje opinia publiczna, w którym normalnie funkcjonują media. Niestety tak w ogóle nie jest. Media są instrumentem propagandy. W tej sytuacji to widać po prostu brutalnie i nachalnie. Oczywiście ja nie chcę powiedzieć, że wszyscy uczestniczący w tym procesie mają tego świadomość. Daleko nie tak. Ogólna większość nie ma w ogóle tej świadomości. Nie potrzebujemy tej świadomości, oni zresztą w ogóle oskarżanie ich jakąkolwiek świadomość jest daleko posuniętym niesprawiedliwością, prawda? Oni reagują, oni mają takie odruchy intelektualne, które wyrobiono u nich i w związku z tym stosują się do tych odruchów.